Górna Wisła między Oświęcimiem a Krakowem. Wydawać by się mogło, że trudno tu szukać dzikiego życia. A jednak. Inna działalność człowieka sprawiła, że właśnie tutaj leżą jedne z najważniejszych w Polsce ptasich ostoi. Ponad 600 lat temu między Wisłą, Sołą i Skawą powstały rozległe kompleksy stawów rybnych. Dziś dla wielu ginących gatunków roślin i zwierząt są one substytutem dawnych, rozległych środowisk wodno-błotnych. Kiedy ornitolodzy zebrali dane o najważniejszych ptasich ostojach w Polsce, okazało się, że ponad 1/3 terenów istotnych dla ptaków wodno-błotnych to kompleksy stawów rybnych. Wielki ptasi spektakl zaczyna się tu zaraz po tym, jak marcowe słońce zdejmie ze stawów okowy lodu. Pierwszy akt to wiosenna wędrówka i toki. A oto główni aktorzy tego spektaklu. Kaczki czernice, głowienki, krakwy, perkozy, zauszniki i dwuczube, mewy śmieszki. Najzacieklejsze boje toczą przelotne stada batalionów. Całemu zamieszaniu z godnością przyglądają się czaple siwe. Podobno pośród samców batalionów nie sposób znaleźć dwóch o takim samym upierzeniu. Koncerty w pasie trzcin z każdym dniem wzbogacają się o nowe głosy.
kwietniu z części stawów spuszcza się wodę. Małe karpie zostaną przeniesione do innych stawów, gdzie będą dorastać. Metody przenoszenia karpi w kolejnych stadiach rozwoju do odpowiednio przygotowanych stawów wymyślono właśnie w Dolinie Górnej Wisły. W XIX wieku mistrz Tomasz Dubisz otrzymał za jej opracowanie dyplom Wiedeńskiego Towarzystwa Rybackiego. Nic w tym dziwnego, bo hodowla według nowych zasad pozwalała odławiać dorosłe karpie już po 3 latach, a nie dopiero po 6 jak wcześniej. Ale początki gospodarki stawowej sięgają tu dużo dawniejszych czasów. Kroniki notują, że w 1291 roku Mieszko, syn Bolesława Krzywoustego, pozwolił zbudować 3 młyny na rzece Skawie, a w Bachowicach zgodził się na odnowienie zamulonego wlewem Wisły jeziora i rozpoczęcie w nim hodowli ryb. Dno spuszczonego stawu jest dla ptaków suto zastawionym stołem. Każdy ma tu swoje przysmaki i sposoby, by je znaleźć. Delikatnie przytupując nogą, Czajka płoszy drobne bezkręgowce kryjące się w błocie. Teraz łatwiej je wypatrzyć. Kiedy ma się dziób długi jak rycyk, można obrać inną strategię. Takie narzędzie pozwala szukać pożywienia nawet w głębokim błocie. To zarazem sonda i penseta. Brodźce śniade energicznie przeszukują dno tam, gdzie woda jest nieco głębsza. To płaskonos. Szeroki i płaski dziób znakomicie nadaje się do odcedzania z wody planktonu i drobnych skorupiaków. Na pustych stawach można najeść się dosyta. Okalające je pola i łąki to znakomite miejsce do założenia gniazda. Często gnieżdżą się tu czajki i rycyki. Thank you.
Żyzne dno stawów powoduje bujny rozwój roślinności wodnej. Liście i łodygi znakomicie nadają się do budowy gniazd. Rybitwa białowąsa często sąsiaduje gniazdo w gniazdo z perkozem zausznikiem. Na zatorskich stawach budują gniazda wszystkie spośród lęgnących się w Polsce perkozów. Obok zauszników są perkozy dwuczube, rdzawoszyje i perkoski. W maju karpie przystępują do tarła. Sława zatorskich karpi szybko rosła. Zapotrzebowanie było ogromne, bo w średniowieczu połowę dni w roku stanowiły posty, których lekceważenie karano nawet wyrwaniem zębów. Oprócz wyjątkowego smaku zapewne i to sprawiło, że karp był popularny na stołach mieszczan i na nieodległym wawelskim dworze. Wkrótce zaczęto go uważać za rybę królewską. Po tarle następne wielkie przenosiny. Na rybek trafia do specjalnie wydzielonych i przygotowanych stawów. To już lato. Niewiele zostało z godowego upierzenia płaskonosów. Bataliony już wracają z lęgowisk. Ich pyszne szaty też straciły wiosenną świeżość. Na spuszczonych stawach pojawiają się nowi goście, czarne i białe bociany. I wszędobylskie stada szpaków.